Dzień dobry, nazywam się Tadeusz Pudełko. Jestem aktorem. Już za chwilę spotkam się z Tomaszem Bagińskim, który jakiś czas temu we Włoszech obiecał mi rolę w nowym Wiedźminie. Czy jestem pod wrażeniem? No nie, no jakoś nie bardzo, szczerze mówiąc. No po prostu Tomasz Bagiński wie co dobre. Zapraszam na rozmowę. Panie Tomaszu, dzień dobry. No, jestem. Dzień dobry. Pan Pudełko, tak? Czy jakoś inaczej? Tak. Boże święty. Ja jestem po prostu do pana tutaj dyspozycji, do ugniatania mnie niczym gliny w rękach rzeźbiarza, niczym dłuto w rękach rzemieślnika, niczym marmur albo masło w rękach kucharza. Kiedy zdjęcia? Co robimy? Kiedy moja rola? Masz jakieś demo? Nie posiadam na razie takiego dema. To jest problem? Nie. Znaczy, jeżeli chcesz zagrać, to tak. Ale ogólnie nie musisz mieć dema. Nie. W porządku. Ja, wie pan co, mam coś na kształt dema, ponieważ jak pan doskonale wie, jestem po prostu znanym polskim aktorem i pokażę panu pewną produkcję, w której kiedyś brałem udział. Pana jeszcze pewnie na świecie nie było. To był 93 chyba rok, albo 90 któryś. Ja panu pokażę tylko, tu widzowie, proszę zobaczyć. To był właśnie ten serial. To jestem ja. Pamiętam podobny serial, ale był chyba parę lat później. Tak, to już była trochę taka podróbka, ale... O, tutaj kolega Eryk Schweinsfester, a tutaj... To jestem ja. No tylko wiadomo, to już było 30 prawie lat temu. I to była naprawdę rewolucyjna produkcja na tamte czasy. Wszystkie sceny kaskaderskie robisz Robiłem sam? Robiłem sam. Absolutnie. Robisz sam. Tak. Wtedy przynajmniej. Teraz nie wiem, czy już by kręgosłup na to pozwolił, ale... na to naciskamy bardzo. A, tak. To tak. A to był taki zabawny rzeźmieszek, który... Gagatek, który wracał w O, tu mieliśmy smoka. Hunsfot też można powiedzieć. Tak, tak, właśnie, o. I to się nazywało Dwa miecze i amulet. 93, dobrze pamiętam. Dwa miecze i Hunsfot. To byłby lepszy tytuł. Ale amulet też jest okej. Okay. Nie chcę krytykować. Nie, już za późno. Amulet to też, tak. Też dobry tytuł. Wie pan co, ja mam jedno takie pytanie. Pytana do pani. Pytanie do pana. Ja chciałem później to zostawić. My jednak wymagamy dykcji, porządnej dykcji, więc... no nie wiem, czy się to uda. Ale nie stresuj się, będzie dobrze. Co to jest? Henry. Henry? Henry to jest, tak? Bo myślałem, że Andrzej Sapkowski. Andrzej Sapkowski... jest równie atrakcyjny, ale akurat na tym plakacie jest Henry. Rozumiem. A Henry jest tutaj jako taka wersja robocza jakby postaci Wiedźmina? Bo rozumiem, że ta rola jest jeszcze do obsadzenia w jakiś sposób. Jeszcze jest szansa się załapać tutaj na tego główniaka, prawda? W tym roku już nie. Ale będą kolejne sezony. Tak. No to rozumiem. Czyli w przyszłym roku byłaby szansa na jakąś taką większą rolę, na przykład główną? Szansa jest zawsze. Wspaniale, powiem panu. Tak. Ja tu mam taką listę pytań do pana. W razie gdybym, wie pan, nie wiedział co dalej, nie, to proszę nie zaglądać. Czy naprawdę wierzy pan, że ten projekt ma szansę się udać, kiedy mnie w nim nie ma? A jak się uczysz roli też, czy też z kartki, czy się uczysz? Dawno niczego nie grałem tak naprawdę, więc trochę nie pamiętam, ale mam wrażenie, że wie pan, w tamtych czasach dużą rolą były postsynchrony i tak naprawdę trochę nie musieliśmy się uczyć tego tekstu na planie. Wystarczyło, że kłapaliśmy dziobami i potem po prostu czytaliśmy tekst z kartki w studio. Chyba to dalej tak działa, prawda? Dalej to tak jest. Tak. No oczywiście, no, tak. No dobrze, to tak myślałem właśnie, że w tym temacie nic się nie zmieniło w ogóle w przemyśle filmowym. To bardzo fajnie. Ale są też takie role, kiedy nie trzeba nic
czytać ani mówić. O. No. A to jakieś takie ciekawe? Bardzo ciekawe. Z taką fajną jakąś arką? No, to są zazwyczaj dosyć efektowne śmierci na przykład. Tak, tak. Wystarczy krzyknąć i przestać się ruszać. No to jest ciekawe, to bym mógł zrobić, tak. Rzeczywiście. To jest są też takie role, kiedy w ogóle nie trzeba się ruszać, bo jest się tylko ciałem. Bardzo ważne, bo to musi być wiarygodne. Tak, tak, tak. Trzeba tak. Wstrzymać oddech. Oczywiście. I nie ruszać się przez chwilę, to wbrew pozorom nie jest takie łatwe. Nie. Oczywiście, że tak. Ja kończyłem szkołę teatralną właśnie. Tak. Bo nie można się podrapać po nosie, na po przykład, uchu. Na przykład, tak. Nawet jak mucha siądzie, nic. Nie można się ruszyć. Nic. Nie. Ja pamiętam, miałem właśnie w szkole zajęcia z nieoddychania. I miałem z tego, no miałem poprawkę, ale jakby po tej poprawce już miałem zaliczenie. Dobrze. A może graliście krzesło albo drzewo? Ja grałem drzewo wiele razy, tak naprawdę. Okay. Tak. Dostałem etat w teatrze. Teraz w takim mieście, którego już nie ma tak naprawdę na mapach Polski. Grałem tam w tym teatrze drzewo. Tak, w Mayday. A to jest tylko jeden stopień niżej od halabardzisty. To sukces. Jest krzesło, drzewo, halabardzista. Tak. A potem oczywiście na przykład trup. Podobna rola jak halabardzista, ale bardziej wymagająca, bo się nie można ruszać. To jest ważny element tej roli. Ale co jesteś w stanie poświęcić dla roli? Wąsy na przykład, czy nie? Czy co nie do ruszenia? No to musielibyśmy porozmawiać tak naprawdę, bo tak między nami to jednak te wąsy, no to tak mam już jak od 20 lat i... Ale wtedy byśmy musieli je usuwać w postprodukcji, gdyby zostały. Ale myślę, że to jest żaden problem. Szczególnie akurat na tym aktorze, jak tak patrzę, to myślę, że taki wąsik jakby tu narysować i gdyby go potem usuwać, to myślę, że nie byłoby żadnego problemu. Nie? To jednak byłby chyba problem. Nie, no ładnie. Ci biedni ładnie. Graficy potem muszą to robić miesiącami. Propos. Słyszałem, że jest tutaj platynowy obraz. To jest właśnie jakieś pana tutaj dziecko. Wytwórnia właśnie efektów. Ale to nie tylko my. My tam robimy kawałek. Kawałek. Będzie ładny. Ale wąsów nie usuwamy. Nie. W tym razem nie. Nie było potrzeby. Nie było potrzeby. Było dobrze przygotowane. Fajnie. Ale jakbym tak leżał twarzą w błocie, to chyba nie byłoby problemu, prawda? No z oddychaniem byłoby, ale już w scenie nie trzeba. Tak, w scenie nie trzeba. Oddech przed ujęciem, na ujęcie zanurzyłbym twarz w błocie i wtedy ale to już... Trzeba pamiętać, żeby po tej minucie cię było wynieść. Czyli potrzebny asystent, taki... Właśnie, to znowu są koszty. Że na takim planie to jednak byliby ludzie, którzy byliby po prostu za to odpowiedzialni, którzy by przypomnieli mi, ale to są koszty, bo są też inni aktorzy leżący w błocie, o których też trzeba dbać. Ale tylko jeden z nich był kiedyś Wiedźminem. Pomyślimy, może jakaś rurka z powietrzem. Tak. A może to od razu takie gogle, jakbym mógł prosić, to by było też dobrze. Nie? No żeby jakby to do oczu się nie dostało. Tam, tu widzę, kolega lubi okulary. Kokaina? Czy co? Następne pytanie. Widział pan już moją produkcję z lat 90. I takie mam pytanie tak szczerze, tak od serca. Po co ulepszać coś, co było już doskonałe, jak pan widział? Z ojczyzny Wiedźmaku do modułu! A po co kupować nowy telefon co 2 lata? Ludzie lubią nowe rzeczy, po prostu, no, odświeżone. Dlatego. Niekoniecznie musi to być zaraz zupełnie inne i zupełnie świeże, ale ludzie lubią od czasu do czasu zmienić coś. Zgolić wąsy, ostrzyc się, zmienić okulary. Dobrze. Panie Tomaszu, co ja mam zrobić, żeby zagrać w tym serialu? Ja rozumiem, że pierwszy sezon już tam powstał, ale no może chociaż w drugim. Co ja mogę zrobić? Masz jakąś kasę? Mam kasę, no wie pan co, no ja właśnie nie mam kasy, ale... To jest ile? To jest 2,40, 2,42. Nie, nic nie możemy zrobić, nie. Ale... A
Ale może w trzecim? Jeżeli będzie. No tak. Ale to była bardzo miła rozmowa i cieszę się, że mogłem zobaczyć ten wspaniały film z 93. Wyciągaj miecz, Wojtku! No podziwiam. Zawsze talent wywołuje u mnie dreszcze. Nawet talent może niekoniecznie największy, ale wywołuje, więc mam dreszcze. To była nasza rozmowa z panem Tomaszem Bakińskim. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję. A to nie była bułka dla mnie, przepraszam? Masełko też będzie okej.